jeszcze postanowienie, na to wyższe postanowienie w ustawowym terminie zażalenie do żoła pokrzywdzona za ten związek. Zaskarżenie w całości zarzutu naruszenie przepisów postępowania polegające na przyjęciu, iż nie doszło do popełnienia czynu zabronionego przez Katarzynę Ukrainę związek oraz nie podjęcie działań zmierzających do ustalenia pozostałych sprawców. Na tej podstawie wniosła o uchylenie przedmiotowego postanowienia i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. I na dzisiaj sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie rozpoznania tego właśnie zażalenia pokrzywdzonej. Udzielam Pani głosu, Pani Związek, proszę bardzo. O to Pani wnosi w tej sprawie. No ja wnoszę o to, że chcę wiedzieć, kto się tam podpisał moim nazwiskiem, kto mi zabrał tyle lat pracy. Ja złożyłam dokumenty na 41 lat i 9 miesięcy lat pracy, a zostało na 28 lat. To znaczy się skradziono mi tę resztę. No nie wiem kto się tam podpisał. Ja dopiero w 2010 albo 2011 roku zorientowałam się, jak poszłam obejrzeć tą moją całą dokumentację. Poszłam do ZUS-u sprawdzić. No i niestety patrzę, ten wniosek, który ja podpisałam, nie jest owszem moim nazwiskiem, ale nie ja podpisałam. Podpis był inny. To znaczy się. Wnosi Pani, żeby sąd uchylił to postanowienie. Oczywiście, oczywiście. Skarżąca podjęła zażalenie i wnosi o uchylenie zaskarżonego. Jak można kogoś okraść, mam 80, za niedługo skończę 83, na tam mnie nie starcza. Na moje życie zapłacę mieszkanie, zapłacę światło i mnie nie dostarcza na życie. Mnie zostało dzisiaj 150 zł na cały miesiąc, a leki mam jeszcze wykupić. Jestem po operacji serca, po bypassach. Pani się uspokoi. Proszę podawać na korytarzu sąd, zastanowić się nad orzeczeniem w tej sprawie. Sąd rejonowy w Częstochowie w 16 Wydziale Karnym w swojej obecnym procedurze dzisiejszym zdarzeniu przynowizowi związek na postanowienie prokuratora prokuratury rejonowej Częstochowskiej Częstochowej z dnia 19 lutego 2013 roku odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie stanu prawnej 187/13 na posiedzeniu na podstawie artykułu 321 prawa wydań KPK 468 prawa data KPK 437 prawa wydań KPK postanowił nie uwzględnić zażalenia wniesionego przez DOFIN związek na postanowienie prokuratora prokuratury rejonowej Częstochowa Północ Częstochowy z dnia 19 lutego 2013 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie senatora Wadnes 189/13 i zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy. Uzasadnienie. Postanowienie z dnia 19 lutego 2013 roku prokurator prokuratury rejonowej Częstochowa Północ Częstochowy odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie sfałszowania podpisów DOFIN związek w dokumentach ZUS dnia 12 marca 1991 roku i 5 maja 1991 roku w Częstochowie, to jest o przestępstwo do artykułu 270 z uwagi na to, że postępowanie w tej sprawie zostało prawomocnie zakończone. Artykuł 17 paragraf 1 punkt 7 KPK. Powyższe postanowienie zaskarżyło podstawowym terminie ZOKE związek, kwestionując zasadę merytorycznego rozstrzygnięcia i wskazując, że nie podjęcie żadnych działań w celu wyjaśnienia sprawy przez prokuratora było niedopuszczalne. Sąd rejonowy zważył to następnie. Zażalenie skarżących do tych związek nie zasługuje na uwzględnienie. Podzielić należy pogląd prokuratora, iż w mniejszej sprawie zachodziła negatywna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądowej artykuł 17 prawa 1 punkt 7 KPK w zakresie postępowania w sprawie sfałszowania podpisów za tych związek w dokumentach ZUS w dniu 12 marca 1991 roku, 5 maja 1991 roku w Częstochowie, w tym zakresie przestępstwa z artykułu 270 prawa 1 Kodeksu Karnego. Zakaz wstrzymania postępowania, sformułowany w artykule 17 prawa 1 punkt 7, mający postać rei judicatae, zachodzi wówczas, iż gdy uprzednio zakończone zostało prawomocne postępowanie co do tego samego czynu, tej samej osoby, zaś nowe postępowanie pokrywa się znowu z przedmiotem postępowania w sprawie już zakończonej, a także gdy jego przedmiot jest częścią przedmiotu osądzonego w sprawie już zakończonej. Porównaj SN 2KKM 227 przez DRN o SN Prawo 2012 nr 10 po C5. Taka sytuacja rozpoznawana jest w sprawie zawodu. Bez sporu wymogów faktów postępowania odnośnie tego czynu zakończyło się prawomocne. Decyzja organu postępowania przedawczego z dnia 28 października 2011 roku w sprawie 2S 1055/11 dotycząca czynów artykułu 270 Kodeksu Karnego na skutek zażalenia pokrzywdzonej ze związek była przedmiotem kontroli sądowej i zakończyła się utrzymanie w mocy tej decyzji. Postanowienie sądu rejonowego w Częstochowie z dnia 17 lutego 2012
ostatniego roku sygnatura 16 GP 561-11. Dlatego też w tym zakresie w pełni należy obudzić pogląd prokuratora. Wyrażony zaskarżony obecnie postanowieniu o stwierdzeniu sprawy negatywnej sytuacji procesowej w postaci prawomocności rzeczy osądowej. W tym stanie sprawy z braku pozostawionej podstaw do uwzględnienia zażalenia na mocy artykułu 329 paragraf 1 KPK, 465 paragraf 2 KPK i artykułu 437 paragraf 1 KPK są orzeczone jak sentencja. Sąd poucza stronę, że postanowienie jest prawomocne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. To jest prawomocne w sądzie? Sąd już zamknął posiedzenie. No dobrze, to dziękuję. Wszystko proszę pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiedziałam, że tak będzie w sądzie sponiewierana. Można opuścić ustawę. Tak, ja jestem sponiewierana. W tym sądzie nie na jednej sprawie. To wszystko. Nie na jednej. Co pani ma zrobić teraz? Ale to wszystko? I to jest w tej sprawie. I wszystko. W tej sprawie. W tej sprawie. Nie, tą sprawę jeszcze będę ruszała. I w ogóle ten sąd będę ruszała. To nie może tak zostać. Nie może, ja mam 83 lata prawie. I nie może tak zostać. Nie może. Proszę się uspokoić. Czy sędzia ma serce? To wszystko. Ma dzieci? To żeby się odbiło, to na jego dziecia. Na jego dziecia. Proszę opuścić. Na dzieciach, żeby się odbiło. Przyjdzie. Szlak trafił Hitlera. Szlak trafił Komunę, szlak trafił Tuczka też. Do widzenia pani. I szlak trafił Kaczora. Do widzenia pani. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Dosyć już tej Polsce burdelu. No, tak? Nie do widzenia. To nie jest do widzenia, to dopiero będą sprawy. To będą dopiero sprawy. Wy jesteście oszustami, nie sędziami. Proszę.